Halo, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Happy Rooma. Standardowo oczywiście w opisie znajdziecie G2, gdzie możecie kupić tanie gierki, a z kodem Admiros otrzymacie 3% zwrotu. Tak więc lecimy sobie dalej, wyczyścimy sobie nasz pokój jeszcze z poprzedniego odcineczka. Jakiś ton dodatkowy, mam jeden, o jeden ten, mogę sobie coś kupić, ale nie, zostawimy sobie. Teraz będę chciał po prostu zrobić jak największe obrażenia i dostać wreszcie rakiety. Czyli myślę, że klasycznie pójdziemy na początek... Lodowa armata, tak wiadomo, lodowe armaty, tons of damage, jak to się mówi, tons of damage. Mogę ich tu jeszcze więcej rozmieścić? Mogę. Troszkę tak, troszkę taki nieład tutaj wprowadziłem, ale mam nadzieję, że to wystarczy. I uda nam się tutaj osiągnąć nasz zamierzony cel. Coś może być ciężko, szczerze mówiąc, kurczę, boję się troszkę, że to nie wypali. Plazmowa laser. Laser. Ja miałem coś takiego jak laser wcześniej? Nie pamiętam. Dobra. 150, o kurde. Ale nam się tu zrobiło grubo. Jedno. I żeby go tak zrzucało jeszcze do środka. No po prostu idealnie. Jeszcze mamy stówkę. Idealnie, $1 nam został. Pyk, lecimy. Milion obrażeń, poproszę. No. Mamy rekord! Mamy nową broń, mamy dwie nowe bronie! Pięknie! Dwie nowe bronie. Ja już mu nie zadaję żadnych obrażeń praktycznie. Dwie nowe bronie. Disco. Co jest, to jest disco? Co robi disco? Przetestujmy. Disco nie robi nic. Po prostu jest disco. Po prostu jest disco. I mam misję 30 sekund disco. To akurat nie powinno być trudne, przyspieszmy to. Po prostu mam zamontować disco. Wow, promień śmierci, kolejna broń. Jak my to zaraz wszystko odblokujemy sobie? Nie, została nam jeszcze czarna dziura jakaś do odblokowania. Okej, okay, no i dobra, zrobiliśmy sobie misję z disco, nice, super. Promień śmierci. O nie, to brzmi jak promień śmierci. 750 kosztuje, dobra, czy jakieś misje mogę zrobić? Co ja w ogóle miałem... Dobra, rakiety i duża rakieta. Okej. Okay. Rakieta, myślnik, buława. Nie ma problemu. Ja jestem mistrzem, po prostu znam się na tym wszystkim. W tych buławach. Buławy to jest takie fajne. Jedna z moich ulubionych rzeczy w tej grze. Bo tak go zawiesza w powietrzu i później takie można mu milion obrażeń zadać. A jedna z takich najbardziej znienawidzonych przeze mnie rzeczy to jest siekiera, którą nazywałem przez wiele odcinków piłą. No i piła też w sumie nie jest jakieś super fajna. Dobra, promień śmierci. Nie, promień śmierci. Co ty robisz, admin? Rakiety. O, i sobie od razu ulepszymy rakiety. Broń palna. Nie, to był materiał. Rakieta. I duża rakieta. Obie sobie ulepszymy. Czemu by nie? O, i koniec. Dobra. Rakieta myślnik buława. Zadziałało! Zadziałało! Oraz 200 metrów rakiety muszą przelecieć. No to się chyba raczej nie uda nam tutaj. Ale było blisko. Mam jakieś dodatkowe fundusze. Więc w razie gdyby nasz koleżka tutaj chciał sobie wylądować, nie wiem, na przykład tu gdzieś, to możemy mu zapewnić bezpieczny powrót. Do rakiet, oczywiście. No i trzeba będzie wypróbować promień śmierci. Dobra, go! Piękne obrażenie. 200 metrów muszą przelecieć, no to jest do zrobienia. Tylko, że on musi po prostu wylądować w dobrym miejscu i wrócić. No i co, spadnie pewnie. O, dobrze, dobrze, dobrze. Pięknie! Kalkulatoret!
no i przelecam. No i przeleciały rakiety 200 metrów. Jeszcze mu to zadaje obrażenie, Jezus. Ej, kurczak, what the fuck? Czy z tej rakiety wyleciał kurczak, czy mi się wydawało? Takie trochę to dziwne. Jeszcze go biją, wow. Milion obrażeń. Pięknie, dobra. To nie są igraszki. To badania naukowe. Wyrządź szkodę za pomocą ognia, pioruna, piranii i kwasu, dopóki doświadczalny legi ogromną rakietą. Okej. I haha, okej. Dość trudna misja, zostawmy ją sobie może na później. Teleportuj dużą rakietę. Jak mam to zrobić? Jest niewykonalny. Chyba że, poczekajcie, mam pewien pomysł. Pyk. Duża rakieta, dobra, to jest duża rakieta na pewno. Co robi duża rakieta? Przetestujmy. Jest sobie, po prostu. Możemy ją umieścić, nie wiem, na przykład tu. A obok niej możemy umieścić teleporter, co nie? Aha, to bym musiał sobie ulepszyć teleporter, a mnie na to nie stać. Lipa. Disco, coś jeszcze mam. Teleport. Dobra. Tak, mini lasses. Engine, blok B5, teleport. Dobra. Ulepszony, pięknie. I teraz powinienem już móc tutaj zrobić teleporta. Nie mogę. Aha. Aha. Dobra, poradzimy sobie i bez tego. YOLO. Pyk. Chodź tu, teleporterze. Czy ona nie będzie czasem w dół leciała? W sumie nie wiem. Jakkolwiek. O! Tak ją umieścimy. No teraz już będzie musiała się jakoś teleportować. Nie ma wyjścia. Nawet blok B5 nie będzie potrzebny. A promień śmierci? Why not? Wykorzystajmy wszystkie nasze promienie śmierci. To brzmi jak dobry plan. A żeby było jeszcze ciekawiej, to tak. Na pewno tego troszkę, żeby tak troszkę go tam podbijało fajnie. I coś jeszcze miałem fajnego tutaj umieścić. Disco? Co robi disco? Nie wiem w sumie. Chyba nic ciekawego. To może umieścić i... Jeszcze dwie rakiety tutaj. Może któraś się teleportuje przypadkiem, co nie? Warto to korzystać. No i co? Nie teleportowała się. Aha, bo okej, dobra. Bo w sumie nie wiedziałem, jak one działają, co nie? Ale teraz już wiem. Ona musi być tak bardziej równo tutaj. Jeśli jak się ją dotknie, to wtedy ona będzie atakować. Więc to brzmi jak sensowny plan. Umieścić kilka takich. Pyk. Tum, tum, tum. Pyk. Ej, dostaliśmy jakiegoś ludka nowego. Zombie. Ej, trzeba będzie go wypróbować. Koniecznie. Tu, 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 tu. Ej, promień śmierci zadaje bardzo fajne obrażenia. Pod warunkiem, że... że nasza postać po prostu tutaj... No już tyle razy teleportowałem. Trafić doświadczalnego 10 pociskami, póki on przelatuje na dużej rakiecie. To brzmi jak fajny plan. Cały czas mu to zadaje obrażenia. Dobra, już widzę, że rekordu nie pobijemy. Ale to jest dość ciekawe. Trafić tego doświadczalnego, kiedy on przelatuje na dużej rakiecie. Da się zrobić, myślę. Żeby nawet jak wykorzystać fajnie buławy. Mianowicie pyk, pyk, żeby on tu nie uciekał przed tym naszym promieniem śmierci. Ale dobra. Jak on będzie przelatywał na tej rakiecie... On się przykleja do nich, co nie? Żeby go trafiły jeszcze inne rakiety. Myślę, że jedna wystarczy. 10 pociskami. Pociskami. To chyba chodzi o te rakiety, no bo o co innego może chodzić? Tak mi się wydaje, że to musi być dokładnie to. Sprawdźmy. Oj, to nie będzie takie łatwe.
Ale przynajmniej promienie śmierci działają całkiem fajnie. Co mu się dzieje? Boże! Jak on krzyczy. What? Jakie obrażenia. Coś pięknego. Ale dobra, nie to jest naszym celem ogólnie. Naszym celem jest to, żeby on na tej rakiecie... Można zmienić... Ej, można zmienić kierunek jej lotu. Ale mam plana. Ale mam plan. Po prostu... To się musi udać. To się musi po prostu udać. Dobrze się zorientowałem, że można zmienić kierunek jej lotu. Całkowicie zmienia postać rzeczy. W momencie. 10 pociskami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem. Trochę za mało. Może go namierzam jakoś. Wszystkie. O kurde. Pomysł był dobry, ale brakuje nam troszkę tutaj jeszcze wykonania. Posprzedajmy. Nie jest to nam aż tak bardzo potrzebne. Jest nam potrzebna jeszcze jedna duża rakieta, która będzie sobie leciała przez pół planszy na przykład. O. Pyk. O, i teleport nie jest nam potrzebny, więc teoretycznie jakbym się bardzo postarał, to mógłbym kolejną sobie rakietę kupić na wszelki wypadek. Dobra, testujemy. No okej, okay, ale czemu on się nie chce przykleić do rakiety? Brakło czegoś. Czegoś tutaj jeszcze nam zabrakło, jestem tego pewien. Tylko czego? Zastanówmy się. Może po prostu więcej zwykłych rakiet? Tak mi się wydaje. Może na raz się uda to zrobić nawet. Sprawdźmy, no bo wszystkie go namierzają, co nie? Które ogólnie go najbardziej biją? Tak się zastanawiam teraz. Chyba te od góry. Bo te od dołu nie zdążą wylecieć nawet. Mogę je w sumie tak umieścić jeszcze, co nie? Tak od góry, żeby po prostu to jakoś jeszcze tutaj nam fajniej działało. Pyk. A to jest za mało. Dobra, mamy sporo hajsu, więc w sumie jeżeli bym trafił jeszcze raz niego na to właśnie, na tą rakietę, to by zadziałało w 100%, tylko że potrzeba nam tutaj śmieszków takich jak trampoliny. Ewentualnie, ej, czekajcie, ale mam pomysł. Gdzie to jest? Zmniejszymy grawitację i to w tym momencie, jak on wejdzie na rakietę. Ej, to jest po prostu... No, był dobry pomysł, ale no okej, okay, nie zadziałało tak jak chciałem. Okej. Bo ta rakieta też powinna być spowolniona, a nie była. To jest nam niepotrzebne. Te promienie śmierci, one niby okej, ale jednak do tej misji mi się nie przydadzą za bardzo. Musimy sobie zrobić to troszkę w inny sposób. Zamiast promieni śmierci, co mógłbym zrobić? Mieścić więcej tego i więcej rakiet w sumie. Tak, żeby one go po prostu tutaj odbijały jakoś sensownie, fajnie. Sensownie, fajnie, co nie? I więcej rakiet. Gdzie one są? Rakiety są materiały wybuchowe, okej. Okay. Pyk, 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 pyk. Go! Nie. Nie. Nie, 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 nic nie idzie. To nie zadziałało tak, jakbym chciał. Bok? No dobra, spróbować można. Jeszcze jedną rakietę. Pięknie. Wystarczyło zmienić jedną rzecz i po prostu wszystko zadziałało.
No i koniec, więcej już nic się nie wydarzy. 10 uderzeń sprężyną pod wpływem promienia śmierci. 10 uderzeń sprężyną pod wpływem promienia śmierci. Sprężyną. To jest sprężyna, na pewno, to jestem pewien. Pod wpływem promienia śmierci. Okej. Okay. W sumie możemy zrobić tak, że na dole umieszczę sprężynę, a po bokach promienie śmierci i powinno to działać. Powinno to działać jak najbardziej. Sprężyny nie kosztują za dużo. I promień śmierci. Jeden, drugi, a tylko trzy mogę pewnie na ścianie, okej. Okay. Nie, złe sprężyny. Zdecydowanie. To muszą być śmieszki, sprężyny, które odbijają na boki. Te od góry teoretycznie mogą być w tymi zwykłymi, ale te na dole koniecznie muszą być właśnie takie. Pyk. Dobra. Robimy to tak. Ale będzie śmiesznie, dobra, lecimy, go. Boom, boom, boom. Działa, okej. Okay. No i pięknie, zaraz to zrobimy. Patrzcie, easy. Pyk, zrobione. Łatwo. Wyrządź uszkodzenia na 12 tysięcy. 12 tysięcy? Easy. Easy do zrobienia. Okej, wyrządź uszkodzenia na 12 tysięcy. Czym by to wyrządzić te uszkodzenia? Promienie śmierci? Chyba nie. No chyba, no po prostu to jest najlepsze rozwiązanie, tak uważam. Te lodowe armaty po prostu robią całą brudną robotę. Teraz po tym mamy trochę więcej hajsu, więc chyba rozumiecie, że to jest po prostu... O nie, nie mogę ich aż tyle umieścić, potrzebuję sprężyn troszkę. Ale sprężyny są tanie, więc nie ma z tym problemów, pyk. Pyk, pyk. No i koniec, więcej już nie postawię. Liczę na to, że uda się wyrządzić odpowiednie obrażenia. Dobrze, ej, to może zadziałać, to może zadziałać. Jest, udało się. Pięknie, wykorzystaj trzy promienie śmierci. Ej, tak niewiele brakło. I bym miał po prostu ostatnią rzecz odblokowaną. Naprawdę, no scam, na serio. Okej. Okay. No mamy nowy rekord, dostaliśmy trochę hajsu. Plus jeszcze jakiś tam promień śmierci możemy... O, shiny. Więcej promieniów śmierci. 3. To będzie ciekawe. No i na dole możemy umieścić sobie jakieś tam sprężyny. I nie tylko. Bo dodatkowo jeszcze mogę jeden promień śmierci umieścić. I mogę umieścić jeszcze coś. W stylu jakąś buławę taktyczną. Taktyczna buława w kilku miejscach. Dobra, może jakoś tak rozmieścimy to sensownie. Dobra. Okej, okay, próbujemy. Oczywiście, początek. Oj, to chyba nie zadziała w ten sposób. Muszą być po obu stronach lasery.
Bo inaczej to nie wypali. No. Lasery śmierci są zbyt śmiercionośne. Jeżeli stawiam laser śmierci, to powinienem po drugiej stronie również postawić laser śmierci. O. W ten sposób. Troszkę rzadziej, nie będzie ich aż tak dużo, ale jednak to będzie jakoś bardziej działało. Tak mi się wydaje przynajmniej. W ten sposób? No nie wiem. No nie wiem w sumie. 900 nam zostało hajsu. Co mam ulepszone? Teslę mam ulepszoną? Teleport, sprężyna, blok, a z materiałów obych? Granatnik, duża rakieta, rakieta. Okej, mogę w sumie tam rakiety poużywać też, to jest jakieś rozwiązanie. Boom! Nie, to też nie jest dobry pomysł, bo to się teraz skończy. No to nieźle. Spoko. Przyspieszmy to, bo robi się nudno. Pyk, laserek, laserek, znaczy ten promień śmierci. Okej. No właśnie, no i to jest właśnie ten problem. To jest właśnie ten problem, bo to trzeba zrobić w inny sposób. Trzeba to zrobić lodowymi armatami, nie ma wyjścia. Tylko trzeba to zrobić inteligentnie, nie tak byle jak tymi armatami, tylko w taki fajny sposób, standardowy, o. Chyba dwa takie rzędy bez problemu działały i sięgało go tam. Bez większych problemów, pyk, pyk, pyk. Dobra, plazmowe armaty, czy mogę jakoś tutaj wykorzystać? Nie, mogę wykorzystać coś lepszego. I to będą buławy. Jedna buława. Ale wciąż mam dużo hajsu. Mam pomysł, ale się podjarałem, poczekajcie. Ale to będzie dobre. I tutaj umieścimy laser śmierci. I tu laser śmierci. O tak. I jeszcze dodatkowo tutaj Tesla. Ale zrobimy pokój śmierci. Ale będzie pokój śmierci. Nie wiem, czy mam Teslę ulepszoną. Czy Tesla zadaje aż takie obrażenia? Dobra, kit z tym. Musi zadziałać. To musi zadziałać. Po prostu to się musi udać. Nie ma opcji, żeby to po prostu nie zadziałało. Tak? Tak. 1200 jeszcze. Oh, come on. Już nie mam miejsca nawet na Teslę, żeby... Nie działa. Mam ulepszone Tesle? Różne. Nie mam ulepszonej Tesli. Teleport, promień śmierci, sprężyna. Tak. Tesla, sprężyna, promień śmierci, a teleport. Okej, chyba miałem kasę, po prostu nie spojrzałem, tak mi się wydaje. Dobra. Mam tu jeszcze jakąś śmiercionośną broń, którą mógłbym wykorzystać w jakiś sposób. Tu. Aha, dobra, okej, okay. Dobra, okej, okay. Już wiem, czy mam tyle kasy, spoko, ulepszyłem sobie Teslę, tak, wiadomo. Chyba już wiem, co mogę zrobić jeszcze dodatkowego, nie myślałem o tym wcześniej. Tesla, działaj, no, Tesla. O! Come on. Działaj. Czasami tak się mi zdarza, że po prostu mam włączony ten full screen i jak wyjadę poza ekran gry, to klikam na pulpicie po prostu i dlatego tak dźwięk czasami znika. Dla mnie to jest troszkę irytujące, że tak powiem. Nie wiem, czy da się zmienić to na normalnego full screena. Jak typu takiego bez tych borderless. Dobra, i patrzcie na to. Ulepszona Tesla. Działaj, Tesla. Biedny człowieczek, to musimy troszkę przesunąć. Dobra, i tak już więcej chyba nie będę mógł umieścić. Ale tu pójdzie combo, tu pójdzie takie combo. Takie combo tu pójdzie na środku jak nigdy. Tesla 230, tyk. Jesus, jakie combo tu będzie, aż się boję. Dobra, próbujemy. Hii.
Ile damage'u? Ej, no w sumie... Co poszło nie tak? Co poszło nie tak? Pytam. Coś poszło nie tak. Nie stać mi na to. Dobra. Tesla i tak prawie nic nie robiła. Więcej buław. One muszą go zatrzymać tutaj. Po dwie nawet umieszczę. Po dwie. Żeby to zadziałało po prostu. Odnoszę wrażenie, że zamiast Tesli mogą po prostu dać więcej tych laserków, co nie? Dobra, ściany mogę wyczyścić sobie. Zobaczmy, czy one w ogóle, znaczy nie laserków, tylko tych za lodowych armat. Czy one będą działały? Dobra, mają jeszcze zasięg, no to umieścimy ich po prostu więcej lodowych armat i jolo. Lodowe armaty po prostu wygrywają wszystko, dużo gadać. Naprawdę, wygrywają wszystko. Nawet lepsze niż laserki śmierci. Milion obrażeń po prostu. O. I teoretycznie te już nie powinny działać. A to zamiast tego mogę umieścić, nie wiem, na suficie coś. Coś, co będzie strzelało. Teraz muszę armatę? Nie, to chyba nie jest dobry pomysł. To troszkę wyżej, to też dajmy troszkę wyżej. O! Tutaj dia. Jolo. Ej, to jest wciąż za mało obrażeń. One zadały ogromne obrażenia, ale to jest wciąż za mało. Za dużo tego. Nie no, idę po prostu po kosztach teraz. Co nie? Teraz totalnie po kosztach. Kupię sobie jeszcze jakieś dodatkowe armaty i powinno to pięknie pyknąć nam tutaj. Dobra, i uwaga. Hej, bo one nie wszystkie zadziałały. To jest problem. No nie wiem, dobra, wiecie co, w tym miejscu sobie po prostu zakończymy i w następnym odcinku spróbujemy porobić jeszcze jakieś misje, no i po prostu zdobyć tam ostatnią rzecz, jaka nam tutaj została, czyli czarną dziurę. Dobra, to tyle w tym odcinku, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!